Dzień dobry kochani, witajcie w bodajże już 38. odcinku serii Dibbler pyta. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek spod znaku zajebistych nazw, ponieważ mój dzisiejszy gość pracuje w studiu, które nazywa się Eremite Games, po prostu uwielbiam tę nazwę, Eremite Games. Pełni rolę producenta przy grze pod tytułem Against the Storm, kolejna super nazwa, a na dodatek sam jeszcze ma super imię. Przed wami Aaron Pietroń. Aaronie, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję, że mnie zaprosiłeś tutaj. Cieszę się, że podobają Ci się wszystkie nazwy dzisiaj wymienione. Z ciekawostek to Eremita to była postać w Gothiku i wszyscy jesteśmy fanami A no Gothika. faktycznie, przecież, nie wpadłem na to. Ich nazwa nie do końca wzięła się stąd, ale ładnie się połączyła z naszą dziecięcą, że tak powiem, pasją do gier. A tu powiem Ci, że jest mi wstyd, bo jestem wielkim fanem Gothika, a nie skojarzyłem tego akurat. Ja sam tego nie skojarzyłem w pierwszym momencie, kiedy zakładaliśmy studio, więc myślę, że to nie jest oczywista nazwa, ale fajnie, że ma takie drugie dno, które wszystkim pasuje w studio, więc szczególnie mi też jestem wielkim fanem Gothica. Jasne, rozumiem. To słuchaj, tak to u mnie zwykle bywa, wlecimy od samego początku. Przez kilka lat pracowałeś w QA-u, najpierw w Piccadilla, jeśli dobrze pamiętam, a potem w Techlandzie i chciałem cię spytać, dlaczego akurat ta dziedzina i w ogóle dlaczego game dev? Dlaczego game dev? To w sumie jest dosyć łatwa odpowiedź, no bo wydaje mi się, że bardzo wielu graczy i bardzo wiele osób, które w ogóle ma styczność z tym hobby, nazwijmy to, chciałaby kiedyś z tym pracować albo chciała mieć coś z tym wspólnego. Ze mną było tak samo, przed chwilą wspomnieliśmy o Gothiku, no to była jedna z pierwszych gier, które tak się naprawdę, w które się mocno wciągnąłem. Więc to jakby nie sądziłem nigdy, że to jest jakaś kariera, która jest w ogóle możliwa dla mnie. Myślałem, że to jest bardziej takie enigmatyczne, dziwne zajęcie, którym zajmują się właściwie ludzie gdzieś tam daleko w Stanach, jacyś geniusze kreatywni, którzy magicy tworzą gry. Dokładnie. A potem się okazało, że dosyć szybko, że to jest jednak możliwe, a na całe szczęście nawet Wrocław jest takim miejscem, gdzie to się dosyć mocno dzieje, dużo jest tutaj studiów. No i moja przygoda zaczęła się od QA, dlatego że studiowałem psychologię, myślałem, że coś będę zrobił z tym w związku z tym, ale no po 2 latach okazało się, że kliniczna, biznesowa psychologia to nie jest to, co ja bym chciał zrobić, ani jedno, ani drugie. Rzuciłem te studia, ale nie było warto, bo poznałem tam swoją żonę, także przynajmniej tyle z tych studiów wyciągnąłem. Coś dobrego wyjąłeś, tak. Brzydko mówiąc, ale tak. Ale zacząłem potem szukać właśnie pracy w QA, no i jako że QA to jest taka najprostsza droga do game devu. Nie jest to jakaś taka funkcja, która wymaga na przykład bardzo dużo wiedzy z perspektywy na przykład developmentu, a więc ja potraktowałem to jako taką przysłowiową stopę w drzwiach, którą się mogę wyłamać i dostać się do game devu. No i w tym czasie zacząłem też studia na innym kierunku, bo myślałem, że to mi się to przyda jakoś w game devie. Spoiler, nie przydało się. Bo moja ambicja pierwotnie to była taka, żeby wcisnąć się trochę do game devu jako QA, a później popracować w końcu może jako grafik 3D, bo to było moje marzenie. A w tę stronę bardziej. Ale się okazało dosyć szybko, że jednak mi to QA trochę leży i że też dosyć często gdzieś tam naturalnie mnie przesuwano albo sam się przesuwałem w takie role bardziej związane z zarządzaniem QA nawet momentami. No więc po Piccadilly później, po tych 4 ponad latach w Piccadilly trafiłem do Techlandu, gdzie zajmowałem się też QA-em już takim bardziej, to się bardzo hucznie nazywało analityk QA. To jest taka bardziej współpraca z zespołem deweloperskim bardzo zbliżona, czyli ja to najbardziej w sumie lubiłem w mojej pracy wtedy. Czyli to nie jest tester, który stricte dostaje grę do ręki i testuje sobie produkt już gotowy albo produkt jakoś tam w ciemno i daje znać o swoich wrażeniach, tylko to jest bardziej tester, który zajmuje się ścisłą współpracą z deweloperami i jakby testowaniem ich pracy na co dzień, analizowaniem ryzyk i tak dalej, więc to było bardzo fajne. No a potem po Techlandzie, po QA nastąpiła przemiana i własne studio na szczęście. Znaczy na szczęście dla mnie, bo bardzo bym chciałem to zrobić w końcu. No właśnie, a skąd jakby decyzja, żeby założyć własne studio i no, porzucić ten QA, zająć się produkowaniem gier i faktycznie wyjść na swoje? W sumie troszeczkę już to zajawiłem, bo ja bardzo chciałem być tym właśnie grafikiem początkowo i to było takie moje marzenie, ale jakoś tak się dziwnie składa w życiu, że nie dostajemy tego, czego chcemy najczęściej, a mnie naturalnie jakoś pociągnęło w stronę bardziej zarządczych ról, jakoś nawet w zespołach, w których zajmowałem się QA-em. Może nie w Techlandzie, ale na pewno w Piccadilly mieliśmy taki tryb pracy, gdzie zespoły miały bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o swoje zarządzanie własną pracą. No i nie było jakby oficjalnie wyznaczonej osoby, która
Nie było jakby takiej z góry narzucone osoby, która zajmowałaby się tym procesem. Okay. Więc w zespole naturalnie powstawały takie mikro role, zacząwszy od strony jakby samych deweloperów w zespole. No i jedną z takich osób też byłem częściowo tam ja. Już pod koniec mojej kariery, że tak powiem, w Piccadilly. No i jakoś tak się z czasem okazało, że ta rola producencko-zarządcza mi się podobała. No i jako, że jesteśmy tutaj, założyliśmy w końcu studio własne, Element Games, którym no brakowało producenta i oczywiście trafił na mnie, jestem osobą, której najbardziej to odpowiadało, która najnaturalniej jakby w to wskoczyła. No a studio założyliśmy dlatego, że jakby zawsze chcieliśmy robić gry i tylko to właściwie. Nigdy nie chcieliśmy jakoś pracować, albo przynajmniej po paru latach w game devie już uznaliśmy, wydaje mi się, że wszyscy, jest nas aktualnie piątka, jedna osoba dodatkowo, szósta jest jakby z zewnątrz, która tworzy dźwięki i muzykę do gry. No i jakby wszyscy uznaliśmy jednocześnie, że troszeczkę nie chcemy pracować na czyjś rachunek, nie chcemy jakby robić gier dla kogoś i troszeczkę jakby być zależnym od tego, jak wyglądają decyzje osób związane z takim właśnie tworzeniem gry. No i sami stwierdziliśmy, że my to zrobimy po swojemu. Mhm. No i powstało właśnie studio Ermite Games. Zaczęliśmy właśnie teraz Against the Storm. Dużo wcześniej, jeszcze zanim to wszystko się rozwinęło, tworzyliśmy po godzinach grę mobilną, co było dosyć był odważnym eksperymentem, bym powiedział teraz wstępnie. Ale chcieliśmy jakby stworzyć, to był taki pierwszy projekt, bardzo malutki, chcieliśmy stworzyć pierwszą naszą grę. To zaczęło się właściwie od Michała, naszego głównego programisty, który pracując jeszcze w Piccadilly szukał kogoś, kto mógłby pomóc mu z grafiką. Oczywiście no, niespełniony grafik, tester Aaron się odezwał i mówi: super, chciałbym ci pomóc. Potem z czasem jakby dołączył do nas Damian, nasz grafik 2D, 3D, który jeszcze bardziej wsparł tą graficzną stronę tej gry. Potem pojawił się również Łukasz i Mikołaj. Łukasz od strony marketingu przy tamtym projekcie i Mikołaj od strony dźwiękowej. No i rozwinęliśmy tą grę mobilną tak po godzinach, gdzieś tam po przyjacielsku, ale się szybko okazało, że gra mobilna premium, płatna, bez mikrotransakcji, bez jakiegoś wsparcia budżetowego, marketingowego, to nie jest dobry kierunek i to nie pomoże nikomu utrzymać firmy, ale też wtedy jeszcze nie myśleliśmy do końca o firmie. I dopiero po tym projekcie jakby zaczęliśmy inny projekt pecetowy. Wszyscy też troszeczkę się rozeszliśmy, też nie wszyscy uczestniczyli jakby w tym pierwotnym planie tego projektu, ale jakby z czasem, kiedy już ten projekt nabierał kształtów, to znowu się go odnaleźliśmy i zaczęliśmy pracować już na poważnie. Aha, czyli to wyglądało tak, że wy początkowo pracowaliście na tą grą mobilną po godzinach po prostu, to się docieraliście, troszeczkę szukaliście takiego swojego flow pracy, a potem tak. Pojawił się pomysł na Against the Storm i na tą grą też przez jakiś czas pracowaliście po godzinach, czy już jak na tym tak, części to... Już... To jeszcze, przepraszam, że ci przerwałem, ale tak, to po godzinach się zaczęło mniej więcej. Mhm. Znaczy mniej więcej, no tak, zaczęło się po godzinach i to trwało prawie rok, gdzie godziliśmy jakby tą pracę naszą codzienną z tworzeniem tej gry. No, już traktowaliśmy to dużo poważniej, no bo przy robieniu mobilki to mieliśmy takie podejście, że no, popracujemy sobie przez weekend, coś sobie tam dopiszemy. Taki trochę game jam, który się ciągnie przez tam rok czy półtora nawet momentami. Ale to było fajne doświadczenie, bo się właśnie tak trochę, brzydko mówiąc, dotarliśmy przez taką współpracę. Każdy trochę znalazł swoje miejsce w zespole i też poznaliśmy się bliżej pod tym kątem, jakby jak się z kimś współpracuje. I wydaje mi się, że nawet taki nieudany projekt bardzo mocno jakby wpływa na jakość następnego projektu i tego, jak się w ogóle nad nim pracuje. Więc oczywiście, że tak. Ja znam mnóstwo studiów, które miało takie nieudane projekty, które nawet nazywali porażkami, ale to nie były porażki, bo oni w jakiś sposób właśnie znaleźli sobie jakiś sposób pracy na to, nauczyli się dużo na ten temat, no i potem tworzyli jakieś znacznie fajniejsze gry. A to wiesz co, to może jak zahaczyliśmy właśnie już o Against the Storm, to może opowiesz w ogóle widzom, co to jest za gra, o czym ona polega. Łukasz by mnie teraz zastrzelił, bo powinienem od tego zacząć. Tak. Od tego tu jestem, żeby cię nakierować też. Bardzo dobrze. Against the Storm to jest city builder połączony z roguelite'em. I to brzmi dosyć jak mieszanie trochę oleju z wodą, ale to jest gra, która ma w sobie jakby podstawowe mechaniki i podstawowe jakieś tam zachowania od graczy wyciągnięte, które są stricte city builderowe, czyli budowanie miasta,
tworzenie jakichś łańcuchów produkcyjnych, zdobywanie surowców i przetwarzanie ich i tak dalej. A jednocześnie w to wszystko wmieszany jest taki aspekt właśnie roguelite'u, czyli dostajemy perki, zdobywamy jakieś specjalne nagrody, zasady gry się zmieniają momentami. Gra jest ogólnie dosyć trudna i jakby balans jest takim naszym głównym wyzwaniem i dla nas, i dla graczy w sumie częściowo. Szczególnie teraz, jak dostajemy dużo feedbacku na Early Accessie. I jakby to wszystko się tak trochę łączy i rozgrywka w tym w Against the Storm trwa nie tyle co w normalnym City Builderze, gdzie na przykład rozwijamy jedno miasto przez 10-20 godzin, jakby budujemy taką swoją metropolię, troszeczkę marzeń. My bardziej chcieliśmy ująć tą pierwszą część budowania miast w takich tradycyjnych City Builderach. To jakby najbardziej ciekawe dla nas były te pierwsze 2 godziny. Kiedy dopiero zaczyna się jakąś mapę w City Builderze, zaczyna się budować jakieś tam pierwsze budynki produkcyjne i w głowie ma się taką wizję, ja teraz to doprowadzę do ideału, teraz zrobię coś takiego z tym miastem, co gdzieś mi siedzi w głowie. Najczęściej kończy się to tym, że gramy 20 godzin i następnie mamy ten sam pomysł w głowie, że dobra, zacząłbym od nowa. Ale po 20 godzinach trochę trudno zacząć od nowa, kiedy wpakowało się w takie jedno miasto tyle czasu. My trochę zmuszamy graczy do tego, żeby zaczynał od nowa i za każdym razem mówiłem już o perkach, ale dajemy również dużo elementów gry, podlega RNG, gdzieś tam losowości. Nie zawsze gracz ma dostęp do wszystkich budynków, czasami ma dostęp do niektórych budynków, które produkują jedne dobre, czasami do innych budynków, mają różne zadania, które się generują. Też bardzo dużym aspektem gry jest odkrywanie mapy, tak jak trochę w Dungeon Keeperze, czyli przekopywanie się przez las, w naszym wypadku las, a nie lochy. Przekopywanie się przez las do polany, odkrywanie na nich. Tak, to akurat nasz główny designer na to wpadł, Michał. Początkowo byliśmy bardzo sceptyczni do tego pomysłu, a potem się okazuje, że to jest strzał w dziesiątkę. No i tyle w sumie mogę powiedzieć o Against the Storm. Jeszcze jedno z takich ciekawych wyróżników tej gry, bo ona zaczęła się jakby od pomysłu na świat bardziej niż na grę. Początkowo wymyśliliśmy sobie świat, w którym wiecznie pada, w którym żyją antropomorficzne rasy podobne, właśnie typu bobry, jaszczury i ludzie. No akurat to są 3 główne rasy w Against the Storm. I gdzieś sobie wymyśliliśmy taki świat fantasy, od tego zaczęliśmy. W nim wiecznie pada deszcz, a ten deszcz jednocześnie jest magiczny, jednocześnie wypacza, a jednocześnie może posłużyć jako technologia, tak zwany rainpunk. I to wszystko gdzieś tam się tam skotłowało z tyłu głowy i chcieliśmy zrobić z tego RPGa pierwotnie. Ale na szczęście bardzo wcześnie w projekcie przyszedł pan Maruda i powiedział, że no, to w piątkę RPG duży jako drugi projekt w karierze waszej to nie przejdzie. I to w sumie był dobry impuls, bo podejrzewam, że byśmy trochę byli w innym miejscu teraz, gdybyśmy zaczęli z grubej rury z jakimś większym RPG-iem. Znaczy wiadomo, że nie chcielibyśmy zrobić AAA RPG-a, ale mieliśmy taką zajawkę na coś roguelite'owo, 3D, RPG, first person i tak dalej. A to już bardzo szybko wychodzi poza skalę projektu. No właśnie faktycznie. Podejrzewam, że moglibyście zrobić jakiegoś super RPG-a, nawet z waszymi możliwościami, chodzi mi jakby o liczbę osób w zespole, ale no dzięki temu, że mieliście to pewne ograniczenie, że nie robimy RPG-a, no to wyszła właśnie bardzo oryginalna gra, która łączy tego City Buildera z roguelite'em, bo to jest dla mnie jakby bardzo ciekawe, to jest takie niecodzienne połączenie. No i teraz właśnie Against the Storm jest w Early Accessie i chciałem dopytać, jakie macie dalsze plany na rozwój tego projektu. Czy raczej ten Early Access traktujecie jako moment, żeby dopieszczać tę grę, czy może macie w planach dodawanie jakichś nowych budynków, nowych opcji i tak dalej? To jest mieszanka obu tych rzeczy. Ta gra została zaprojektowana właściwie do pierwszej linijki kodu po to, żeby ją rozwijać w Early Accessie bardzo aktywnie i my też trochę szastamy takim terminem, który się nazywa development, czy community driven development, bo bardzo chcielibyśmy, żeby to community uczestniczyło w tym i to się udaje teraz, bo faktycznie dużo dostajemy feedbacku, pomysłów, ale jeszcze zanim przejdę do jakichś tam szczególnych planów, to wspominałem o tym, że ona jest jakby zrobiona od podstaw pod Early Access. Jedną rzeczą, którą gry mobilne i nasza jakby przeszłość w grach mobilnych nas nauczyła, to to, że w tej dziedzinie akurat game devu bardzo mocno się oddziela jakby mechaniki i samego klienta gry, nazwijmy to w ten sposób, od tej strony kontentowej, od tej strony, która jest tam w tle, która ma w sobie wszystkie opisy, jakieś tam poszczególne efekty, poszczególne budynki. I na przykład my zaprojektowaliśmy Against the Storm trochę z takim systemem w tle, czyli dodanie na przykład nowego budynku to jest tak naprawdę designer po prostu wchodzi do Unity, wpisuje parę rzeczy i budynek już powstał. Nie trzeba tam angażować na przykład całego zespołu na 2 tygodnie, żeby... No oczywiście trzeba graficznie stworzyć budynek i jak budynek ma być bardziej wyjątkowy, to musi też deweloper do tego dołączyć.
Ale na ogół kierowaliśmy się takimi mechanizmami, nazwijmy to, przez które bardzo łatwo byłoby dodawać nowe elementy. No i teraz właśnie w Early Accessie to się udaje. Co 2 tygodnie mamy update, tak na przemian, raz duży, raz mniejszy. Ostatnio dodaliśmy zupełnie nowy biom, czyli zupełnie nowy jakby rodzaj mapy z takim koralowym, prawie że podwodnym, ale to nie jest pod wodą, lasem, który trochę pasuje do tego świata właśnie deszczowego. Teraz będziemy, właściwie już jutro, dodamy update, który będzie skupiony na eksploracji, na nowych obiektach, które można znaleźć na polankach i na trochę zmianie działania tego. I ten update przyszły na przykład łączy w sobie te elementy. Jednocześnie dodajemy nowe rzeczy, a jednocześnie jakby modyfikujemy to, co było wcześniej, tak, żeby to działało lepiej na podstawie feedbacku od graczy i tego, co nam przekazali. I plan jako taki jest kontynuowanie tego co najmniej przez rok. Mamy jakąś tam szerszą wizję na to, co będzie w przyszłości. Jakieś tam kolejne rasy mają się pojawić. Ostatnio mieliśmy głosowanie i oprócz bobrów, jaszczurów, ludzi pojawi się jeszcze jedna rasa teraz w styczniu prawdopodobnie. A potem będziemy kontynuować jakby właśnie dodawanie budynków, raz szlifowanie tego gameplayu. Mamy też pomysły na nowe systemy. Za wiele nie mogę zdradzić, bo to też w dużej mierze zależy od tego, jak nam dalej pójdzie w Early Accessie, bo może się równie dobrze okazać, że za 3 tygodnie jakiś update tyle namiesza, że gracze przestaną lubić tą grę i trzeba będzie Nie mów naprawiać tak, wszystko i grać. nie wolno tak Zawsze mówić. tak, wiesz, różnie bywa w game devie. Natomiast co najmniej przez tak aktualizować i chcielibyśmy jeszcze poszerzyć tą pulę raz, na przykład o kolejną jedną albo dwie, tak żeby ich było na przykład 6. Chcemy dodawać nowe systemy, które na przykład będą wspierać bardziej ten aspekt tego świata, na przykład technologii tego deszczu, czego teraz w grze nie ma do końca, jest takie trochę zahintowane, ale nie ma. Na pewno przez rok jeszcze to będzie wszystko aktywnie rozwijane. Nie potrzebujemy tak jakby, nie ma zagrożenia, że przez najbliższy rok, nie wiem, porzucimy tą grę, bo wszystko jest na szczęście dobrze zaplanowane, żeby się udało przynajmniej przez rok to wspierać. No właśnie za to was bardzo podziwiam, bo ja znam bardzo dużo zespołów, które mają gry w Early Accessie i mają największy problem z tym, żeby no raz mieć ten fajny kontakt z community, jaki wy z tego co słyszałem macie i co, z tego co mi opowiadasz, a jednocześnie to, że te update'y są cykliczne, tak, że nie ma dłuższych przerw, tylko faktycznie jak tylko możecie, no to faktycznie update idzie co 2 tygodnie. To jest bardzo fajne i tak podziwiam, że dajecie radę to ciągnąć, bo to jest naprawdę trudna robota. To jest trudne, szczególnie w sytuacji, w której tu jest taki balans gdzieś do znalezienia, no bo można zbyt reaktywnie zmieniać grę, na przykład na podstawie feedbacku gracza. Ja mam z tym trochę problem jako producenta, designer, bo u nas jakby te role się troszkę wymieszowują, nie wiem, czy to jest po polsku. Rozumiemy, o co chodzi. Więc częściowo na przykład każdy z nas trochę zajmuje się designem, czasami każdy z nas trochę zajmuje się rzeczami, które po prostu trzeba w zespole zapewnić w danym momencie. No i na przykład ja mam taką tendencję, że dosyć reaktywnie na to reaguję na feedback graczy i jak dostaję dużo uwag, to czasami aż za szybko próbuję coś zmienić, Aż za poprawić. bardzo, tak? Tak, ale na szczęście jest nas piątka i się nawzajem kontrolujemy, każdy sobie zwraca uwagę na to, jakby skąd pochodzi źródło problemu, a nie jakby czy reaktywne zmiany. No ale tak, jakby te dwutygodniowe update'y na razie idą bardzo dobrze. Był taki ostatni update, gdzie byliśmy tak już prawie, że ostatniego dnia jeszcze coś musieliśmy naprawiać, zanim wypuścimy. To taka chyba jedyna sytuacja podbramkowa, ale no, nie crunchujemy, nie robimy jakichś takich mega nadgodzin, więc wszystko idzie bardzo, bardzo dobrze w tym względzie. Zobaczymy, jak dalej pójdzie, no bo po premierze wiadomo, że jakby hype grą trochę opada i trzeba będzie go wybudzać trochę większymi update'ami raz na jakiś czas, więc może zrobimy jakąś przerwę, puścimy coś większego oraz trochę rzadziej, ale to jeszcze zobaczymy, co przyszłość przyniesie. To jest to, teraz porozmawialiśmy sobie o bardzo przyjemnych rzeczach, a pozwól, że pogadamy o mniej przyjemnych, ponieważ Jasne. Against the Storm wyszło w wczesnym dostępie na Epic Game Store, nie na Steamie. Na Tak. Steamie wyjdzie dopiero w tej pełnej wersji. Dlaczego? No spoko, to jest pytanie, które często się pojawia. Ja mogę zacząć od takiej historyjki, jak lubię się rozgadywać. Proszę bardzo. Pierwotnie szukaliśmy wydawcy, jeszcze w tym momencie takiego przejścia, gdzie rezygnowaliśmy już z naszej pracy jakby zawodowej i w game devie i szliśmy właśnie na własne. W tym samym czasie rozglądaliśmy się za wydawcą i mieliśmy kilka takich bardzo spoko kandydatów, z którymi już byliśmy bardzo daleko jakby w rozmowie, w dyskusji o warunkach samych umowy i tak dalej. I gdyby sprawy potoczyły się tak, jak chcieliśmy, to bardzo możliwe, że mielibyśmy wydawcę, bylibyśmy na Steamie od Early Accessie, wyszlibyśmy pewnie w innym terminie, ale byłoby to tak
tradycyjnie, jak to jest z reguły w Early Accessem i z indie grami na Steamie. Pech chciał, że jeden z tych wydawców, ten, z którym mieliśmy już jakby prawie, że podpisaną umowę, on właściwie tylko czekał na nas, aż my dopełnimy formalności po stronie jakby urzędowej, czyli zarejestrujemy spółkę, dostaniemy potwierdzenie z KRS-u, że jest ta spółka i tak dalej. Pech chciał, że przyczyn losowych ten wydawca nie mógł już się na nim podpisać. Oni w ogóle chyba wtedy nie mogli się już z nikim podpisać przez pewien czas, bo przychodzili dosyć poważne zmiany. Okay. No i byliśmy w takiej kropce. Trochę jechaliśmy na ocznych oszczędnościach. Już się pozwalnialiśmy z pracy, więc trochę teraz głupio wrócić do swojego przełożonego i tak proszę mnie wrócić do pracy. Głupia sprawa. Pamiętacie, jak rzuciłem papierami? To teraz chętnie je pozbieram i wrócę do pracy. No i w tej sytuacji byliśmy przez parę miesięcy, szukaliśmy kolejnego wydawcy, robiliśmy na szybko nowy build pod wydawców, zaczęliśmy się rozglądać trochę już tak, obniżyliśmy lekko poprzeczkę nawet, ale okazuje się, że od tego wydawcy, z którym rozmawialiśmy dużo wcześniej, wrócił do nas jeden człowiek, złoty człowiek, uwielbiam go, z propozycją i z kontaktem właśnie do Epika. Długo o tym rozmawialiśmy, bo wiemy, jakie są nastroje, nastawienia co do Epika wśród graczy, szczególnie PC-towych, znaczy no, to głównie ich dotyczy. Ale w końcu zgodziliśmy się, no bo to była po prostu super oferta i jak dla mnie przede wszystkim najważniejsze w niej było to, że mieliśmy zapewniony jakby budżet developmentowy. Nie musieliśmy się przed nikim spowiadać, co robimy aktualnie z grą. Nie musieliśmy czekać na żadne aprobale, potwierdzenia wydawców. IP zostało po naszej stronie. Właściwie pełna kontrola jest po naszej stronie. No i ekskluzywność była roczna, a nie taka na wyłączność na cały czas. Więc uznaliśmy, że to będzie najlepszy wybór w tym momencie. No i się okazuje, że to był całkiem dobry wybór i podejrzewam, że nie podjęlibyśmy innej decyzji, gdybyśmy się mogli cofnąć w czasie, bo ta ekskluzywność jest całkiem dobrze nam się... Wiadomo, że było parę głosów, które gdzieś tam na Steamie, na forach, na Steamie i tak dalej, które nie były z tego zadowolone, ja to rozumiem. Wiadomo. Każdy ma jakby swoje zdanie na ten temat. Natomiast nam to zapewniło jakby spokojny development, dojechanie do końca do wersji 1.0 na Steama na pewno. No i mamy też całkiem dobre wsparcie od Epika, jeśli chodzi o marketing, o jakąś tam pomoc z ich platformą i z dogadywaniem się z nimi w bardzo wielu aspektach jest naprawdę spoko. Odpisują na czas, przelewy są na czas, wszystko jest super. To fajnie, że Epic tak wspiera indie deweloperów, tak? Czyli to nie było tak, że zrobiliście po prostu na złość graczom na Steamie, tylko no po prostu musieliście się na coś zdecydować i dobrze na tym wyszliście. Trochę tak, znaczy ja rozumiem, ja też nie próbuję tutaj bronić Epica, ani też jakoś zmieniać zdań różnych graczy, każdy ma swoje do tego podejście. Natomiast wydaje mi się, że no po prostu jako indie developer nie mieliśmy w tym momencie wyjścia. Alternatywą byłoby szukanie wydawcy, z którym moglibyśmy być związani trochę z przymusu na ostatnią chwilę przez to, jak wyglądała wtedy sytuacja i to by mogło skończyć się dużo gorzej dla nas, a aktualnie no, idzie bardzo, bardzo dobrze. Jasne. Słuchaj, to porozmawialiśmy sobie o Against the Storm i chciałem jeszcze cię spytać o samo... Ja w ogóle źle akcentuję chyba, to nie jest Eremite Against, tylko jak ty to czytasz? Eremite, ale to jest jasna gieszczą. Ale tak dobra. To chciałem spytać właśnie, jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o samo Eremite Games, tak? Wchodzimy troszeczkę w sferę marzeń, gdzie byś widział te firmy za jakiś czas? No, ja chciałbym zrobić drugiego Gothica. Znaczy, tak całkiem szczerze, ale nie do końca. Jakby nie mamy takich planów dalekosiężnych typu 10 lat w przyszłości będziemy robić naszego MMORPG-a prawdziwie niezależnego. Chociaż gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze, że chciałbym zrobić takie coś, ale nie, jakby założyliśmy tą firmę przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy w spokoju, w własnym gronie i z pełną kontrolą tworzyć gry i to będzie się jakby działo cały czas. Raczej nie planujemy jakiegoś ogromnego rozrastania się na dziesiątki pracowników, znaczy chciałbym mieć taki problem, mieć tyle pieniędzy, żeby móc się zastanawiać, czy chce się rozrosnąć tak fantastycznie, ale na ten moment... Ale na ten moment jakby nawet gdyby była taka możliwość, to nie sądzę, żebyśmy się to chcieli robić, no bo założyliśmy tą spółkę po to, żeby robić gry, a nie po to, żeby poganiać ludźmi, żeby robić dla nas gry. Jakby to nie o to chodzi.
Gdzieś tam w międzyczasie, wiadomo, że teraz agencja stron nam zajmuje cały ten czas i częściowo wolny, bo o tym myślimy i częściowo ten w pracy. Mhm. Gdzieś tam stworzyliśmy już wstępny jakiś prototyp do następnej gry, tak po prostu for fun. Michał się bardzo zainteresował, nasz główny programista bardzo się podjarał, jak wyszedł Valheim i nie potrafił uwierzyć, że 5 osób zrobiło tę grę, tam plus minus było jeszcze z kontraktorami. No i zaczął trochę się bawić wokół niej, patrzeć, jak oni to zaprogramowali i sam jakiś tam prototyp sobie napisał, tak dla eksperymentu i dla nauki. Mhm. Więc bardzo możliwe, że po Against the Storm, jeśli wszystko będzie świetnie szło, to pojawi się właśnie jakiś tam może RPG, może jakiś sandbox, może coś tam craftingowo-survivalowe, mhm. bo to wszystkich nas oczywiście jara, a od city builderów w stronę survival, sandboxów, craftingów nie jest, nie ma wcale tak daleko, pod względem chyba podobnych emocji, które gracze przeżywają i jakby my tak samo się tym jaramy. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. No, na pewno Against the Storm jeszcze będzie wspierany. Na pewno jeszcze zastanawiamy się nad właśnie wypuszczeniem na konsolę Against the Storm, jak będzie bardzo, bardzo fajnie szło w przyszłym roku. Może jakieś DLC gdzieś się jeszcze po drodze pojawią, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mamy ten pomysł na RPGa cały czas. Jakby ten pomysł zrodził się z RPGa, który został jakby skancelowany na szczęście zawczasu, zanim sfejlował. No to teraz może do tego wrócimy, jak się wszystko dobrze potoczy. A to też jest bardzo fajne, że jesteście ambitni oczywiście, ale nie jesteście nadambitni. Chcecie po prostu robić fajne gry, jesteście sfokusowani na tym, co robicie w tym momencie i to mi się jakby bardzo was podoba. A na koniec mam do ciebie ostatnie pytanie, które dostaje zawsze każdy gość. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą 3 gry. Jakie byłyby to gry? Tak, to pytanie mi zajęło ostatnie 2 dni, bo znam twój kanał i też słuchałem parę wywiadów i zainteresowały mnie niektóre odpowiedzi i sam nie wiem do końca, co bym odpowiedział. Mhm. Ale wydaje mi się, że tak... Wziąłbym na pewno ze sobą Valoranta, w końcu chciałbym się nauczyć w to grać dobrze. Mhm. Jestem tą osobą w drużynie, która naoglądała się guide'ów na YouTubie i mówi wszystkim, że tak, tu trzeba zrobić to i to, a sam jestem na dole stawki najczęściej w zespole. Więc chciałbym się w końcu nauczyć, może taki rok z Valorantem dałby mi trochę więcej skilla. Na pewno wziąłbym jakieś MMO, bo uwielbiam ten gatunek gry. Jakby na tym się wychowałem, dlatego też żartuję z robienia indie MMO cały czas, bo to jest nierealistyczne, ale uwielbiam w nie grać. Więc na ten moment prawdopodobnie byłby to Guild Wars 2, bo ostatnio, właściwie od 9 lat w to pogrywam tak z przerwami. I to jest taka moja gierka, do której wracam zawsze, jak jestem zmęczony, jak nie chce mi się nic robić, to po prostu trochę pofarmić, trochę pobiegać w tej grze. To jest przyjemna rzecz, a ostatnio zbliża się dodatek, więc może byłoby co robić, nie? Byłoby co robić. A trzecia gra, pewnie wziąłbym jakiegoś open worlda ze sobą, którego bym mógł w końcu przejść. Mam z tym ogromny problem. Zaczynam setki open worldów, setki przesadzam. Wiele open worldów zaczynam, prawie żadnego nie kończę. Ostatnią moją ulubioną grą był Kingdom Come Deliverance, którego zacząłem 3 razy, bo kupiłem go na PC-ta i na konsolę. Na konsoli mi się nie podobał, bo strasznie słabo chodził i celowanie z łuku w napadzie to nie jest dla mnie przyjemność, więc kupiłem go na PC-cie, zacząłem ponownie. Potem zacząłem, jak wyszedł tryb hardcore, od nowa znowu, żeby na hardkorze to przejść. I zawsze zacinam się gdzieś w środku i nie kontynuuję, więc może w końcu bym to ruszył. Chciałem odpowiedzieć też, że Gothic, ale już go przechodziłem tyle razy, że to była już... Zwłaszcza, że nam się tak zawsze wydaje, że ten Gothic to był taki bogaty, mimo wszystko to jest króciutka gra, a przynajmniej ten świat tak, jest taki mały problem do tego, co znamy dzisiaj. Chyba ostatnio zajęło mi 10 godzin przejście Gothica, czy 12, nie pamiętam. Co to jest tak. Dzisiaj, jak RPG trwa mniej niż 20 godzin, to się wszyscy tak. burzą, nie? Ostatnio zacząłem w Valhalla, która nie ma końca chyba. O Jezu, ale to jest gigantyczna gra i dlatego ja się do niej nie zabieram, bo ja nie mam życia na takie gry po prostu. No to prawda, trudno znaleźć czas na takie gry. Ale twoje wybory bardzo mi się podobają. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na ten wywiad i opowiedziałeś nam o Eremite Games oraz Against the Storm. Trzymałem mocno kciuki za rozwój studia oraz za dalszy rozwój samego projektu. Czekamy na pełną wersję też i na kolejne update'y. I przede wszystkim, nie wiem, jak to zabrzmi teraz na koniec, ale życzę wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czemu mi to do głowy weszło. Super, super. Jak dla mnie ekstra. Dziękuję ci bardzo za tutaj. Wszystkich z biura wygoniłem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Skończyli szybciej dzień. No, także dzięki wielkie. Miło było porozmawiać. Dzięki, do następnego. Hej.